przełom sprawie. Afery GetPack. Prokuratura chce aresztowania Czarneckiego, zwrot sprawie. Afery GetPack. Prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego. Według ustaleń RMF FM prokuratura chce aresztować Leszka Czarneckiego, byłego właściciela GetPacku. Wniosek w sprawie znanego biznesmena miał już trafić do sądu. Jak informuje RMF FM prokuratura regionalna w Warszawie złożyła wniosek w sądzie w sprawie aresztowania Leszka Czarneckiego. Decyzja śledczych ma być przełomem w tzw. aferze GetPack. Według ustaleń dziennikarzy prokuratorzy znaleźli już powód, by zatrzymać byłego właściciela tej firmy, a także banków, które oferowały obligacje tej instytucji. Zatrzymanie biznesmena na razie nie jest możliwe, ponieważ przebywa ona za granicą. Jeśli sąd zgodziłby się na tymczasowy areszt, to byłaby możliwość wystawienia listu gończego. Na tym etapie śledczy nie chcą jednak ujawniać zarzutów. RMF FM. Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie Leszka Czarneckiego w sprawie afery GetPack w marcu 2019 roku. Leszek Czarnecki był przesłuchiwany przez prokuraturę z użyciem wariografu. Przed budynkiem czekało na niego kilkanaście osób, które straciły pieniądze w obligacjach GetPacku, które sprzedawane były m.in. wida banku należącego do biznesmena. Sam Czarnecki podkreśla, że sprzedał firmę w 2016 roku i do tego momentu model biznesowy GetPacku był inny, a spółka była mniej zadłużona. Przeprosił jednak za ewentualny mis-selling obligacji firmy, czyli oferowanie produktów w sposób, który mógł wprowadzić klientów w błąd. Afera GetPack wybuchła w kwietniu 2018 roku. Firma wyemitowała obligacje na ogromną sumę, której później nie była w stanie spłacić. GetPack pożyczył od inwestorów ponad 2 miliardy złotych, a następnie przestał regulować zobowiązania. Według prokuratury w aferze poszkodowanych może być ponad 10 tysięcy osób fizycznych i prawie 200 firm. Straty obligatariuszy mają sięgać ponad 2,5 miliardów złotych. W sprawie aresztowany został już prezes GetPacku Konrad K. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 8 przestępstw, w tym usiłowanie oszustwa na kwotę 250 milionów złotych i wyrządzenie szkody majątkowej na ponad 185 milionów złotych. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie afery GetPack najbardziej zawiodły instytucje państwowe. NIK zarzuca KNF, że nie wykryła zagrożeń dla rynku i klientów. Przez 5 lat działania firmy nie przeprowadzono w niej żadnej kontroli. Komisja Nadzoru Finansowego nie podjęła też żadnych kroków, nawet mimo zgłaszanych do niej sygnałów o nieprawidłowościach.